Są pewne rzeczy w Polsce, które trudno zrozumieć bez doktoratu, a na pierwszym miejscu wśród nich wymieniłbym system taryfowy transportu zbiorowego w trójmieście. W pewnym momencie funkcjonowało tam 36 różnych biletów jednorazowych. A gdyby chcieć wydrukować wszystkie regulaminy, które należałoby przeczytać, by to wszystko naprawdę zrozumieć, to wypełnilibyśmy cały regał. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie kupując bilet trzeba być czujnym. W łodzi chcąc kupić bilet na 40 minut, trzeba na przykład wybrać bilet 20-minutowy. Proste, nie? Ja to proszę pana mam bardzo dobre połączenia. W Zgierzu i w powienicach inne są bilety na tramwaj, inne na autobus. A nawet tam gdzie udało się utworzyć atrakcyjną ofertę autobusów podmiejskich, jak na przykład w aglomeracji beskidzkiej, na tym samym przystanku w Bielsku-Białej możemy wsiąść do autobusu, na który potrzeba dwa różne bilety, bo system miejski i podmiejski nie są ze sobą powiązane. Ja nazywam się Krzysztof Ruciński, a to jest Polska inaczej i w tym filmie opowiem wam, dlaczego kupowanie biletów na transport publiczny w Polsce potrafi być tak trudne. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, gdzie właściwie leży istota problemu z biletami w Polsce. Jak zwykle, postaram się przybliżyć pomysły na rozwiązanie problemu. By transport publiczny był atrakcyjny, korzystanie z niego musi być zrozumiałe dla większości potencjalnych użytkowników. Ludzie są wygodni z natury. Znam więc wiele wykształconych osób, które na samą myśl o zakupie biletu na transport publiczny wsiadają do samochodu. I można powiedzieć, ich wina, niech sobie sprawdzą, niech przeczytają regulamin. Cały problem polega na tym, że nie możemy sobie pozwolić na to, by tracić pasażerów z tak prozaicznej przyczyny. Wygoda poruszania się samochodem polega m.in. na tym, że niezależnie gdzie go wybierzecie, zasady są podobne. Stacje benzynowe działają podobnie, aplikacja do nawigacji jest jedna, znaki, chociaż potrafią być mało logiczne, to jednak wynikają z tych samych przepisów. W transporcie publicznym jest zupełnie inaczej. Zasady dotyczące podróży są różne nawet w obrębie jednej miejscowości. Jako pasażerowie jesteśmy zmuszeni do poruszania się w obrębie wielu systemów biletowych, różnych kanałów sprzedaży czy aplikacji mobilnych, których musimy się uczyć za każdym razem od początku. Nie ma w Polsce człowieka, który wie jak poruszać się transportem publicznym wszędzie, bo wiedza ta często jest lokalnym zwyczajem, szczególnie w miejscach, gdzie wciąż królują płatności gotówką, a aktualnych rozkładów próżno szukać w intuicyjnym miejscu w internecie. Sam dostęp do informacji bywa dużym wyzwaniem, ale nawet kiedy one są dostępne, często trudno nam zrozumieć, co mamy zrobić, żeby przejechać z punktu A do punktu B. To powód, do którego wiele osób odpuszcza poruszanie się transportem publicznym Poza swoim miastem, nawet kiedy w domu porusza się nim codziennie. Skąd ten chaos? Czy nie byłoby prościej i taniej, gdyby samorządy płaciły za mniej rozwiązań? No, bo przecież każdy kolejny skomplikowany system, każdy kolejny regulamin to dodatkowe obowiązki i dodatkowe godziny pracy. Za taki stan rzeczy trzeba winić kilka czynników. Po pierwsze, nasze prawo skutecznie uniemożliwia tworzenie wspólnych ofert, np. kolei, transportu regionalnego i miejskiego. Zupełnie inne są katalogi ulg ustawowych w transporcie kolejowym i autobusowym, ale nawet autobus, autobusowi nierówny. W autobusie regionalnym konieczne jest wydawanie paragonu fiskalnego za bilet, w komunikacji miejskiej już nie. Przy dobrych chęciach, nawet dziś, da się jednak otworzyć wspólną ofertę. Wiele dobrego w tej kwestii dzieje się w Małopolsce, gdzie powstał niedawno Małopolski bilet zintegrowany obejmujący tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej w Krakowie, pociągi regionalne, autobusy dowozowe do kolei i kilka systemów komunikacji gminnej. To oczywiście jeszcze nie całe województwo, ale tak zaczynała się współpraca w chwalonych dzisiaj związkach taryfowych w Niemczech. Nie od razu Kraków zbudowano. W świecie płatności za transport publiczny trwa technologiczna rewolucja. Do Polski wkraczają nowe formy płatności za bilety, takie jak płatności kartą bezpośrednio w kasowniku, czy model Pay As Go, w którym za bilet płacimy przykładając telefon czy kartę do walidatora. Kontrowersyjne w tym systemie jest jednak to, czy należy w zatłoczonym pojeździe odbijać kartę przy wyjściu. Tak jest w systemie OV-ChipCard, który obejmuje transport publiczny w Holandii, czy w wypadku karty Oyster w Londynie. To rozwiązanie wymagające zarejestrowania początku i końca podróży w fizycznym urządzeniu. Problem polega na tym, że w pośpiechu możemy zapomnieć o odbiciu karty, a poza tym to jest bardzo niewygodne w godzinach szczytu. Tworzy to też wiele sytuacji spornych z organizatorem transportu, który musi wiele wydawać na obsługę reklamacji. Właśnie to zaplanowano pierwotnie w trójmiejskim systemie, jednak spotkał się on z falą krytyki i ostatecznie z niego zrezygnowano. Systemy wymagające odbijania karty często oparte są o bramki, a bramki wielokrotnie utrudniają podróż. Istnieje wiele systemów transportu publicznego, gdzie przez bramki wchodzi się nawet na przystanki tramwajowe, jak na tym przykładzie w Stambule. Choć to rozwiązanie niewygodne dla pasażerów, czasem celowo stosuje się duże bariery wejścia do podróżowania na krótkim dystansie, by nie zwiększać zatłoczenia w i tak wypełnionych już środkach transportu w największych miastach. Dziś jednak bramki wydają się pod względem technologicznym przeżytkiem. Dobrym przykładem rozwiązania nowej generacji jest system oferowany przez firmę Ferdi, sponsora dzisiejszego materiału. To metoda płatności, która nie wymaga odbijania żadnej karty. Wymaga on tylko rozpoczęcia podróży za pomocą aplikacji jednym ruchem, a po wyjściu z pojazdu system automatycznie sam wykrywa, że skończyliśmy podróż i sam ją zamyka. Ta aplikacja będzie wiedziała, jak wyglądała podróż i rozliczy pasażera na podstawie obowiązującej taryfy. W sytuacji, gdy użytkownik skorzysta z kilku przejazdów, system automatycznie zakupi bilet krótkookresowy na koniec dnia. Nie ma konieczności składowania kodów QR, wpisywania numeru bocznego czy dokładnego wcześniejszego planowania podróży. Przesiadki nie stanowią w tym systemie żadnego problemu. Użytkownik zawsze zapłaci najkorzystniejszą dla siebie cenę przyjazdu bez zastanawiania się nad mnogością ofert. W tym systemie pasażer, nawet kiedy znajduje się w danym regionie po raz pierwszy, nic nie musi sprawdzać. System płatności Fertig działa w całej Szwajcarii i jego technologię włączono do aplikacji SBB, szwajcarskich kolei państwowych, co przyniosło wzrost sprzedaży biletów na urządzeniach mobilnych. System działa także w Danii i w jednym z regionów Austrii. Ostatnio wdrożono rozwiązanie w jednym z najnowszych czeskich zintegrowanych systemów transportowych, który powstał dopiero w 2021 roku w Zlinie. To dowód na to, że już dziś można skorzystać z tej technologii w Polsce, nawet mimo tego, że procesy integracji są u nas dopiero na początkowym etapie. Fertig nie wymaga fizycznej infrastruktury, więc łatwo go wdrożyć. Polska znajduje się w gronie europejskich liderów cyfryzacji usług bankowych, a Polacy chętnie korzystają z technologii mobilnych. Badania pokazują, że są na nie znacznie bardziej otwarci niż np. Niemcy. Dlaczego więc tak trudno o dobre przykłady wdrożeń cyfrowych w transporcie publicznym? Choć na rynku dostępnych jest wiele ciekawych rozwiązań, wyzwaniem dla Polski jest brak regulacji, które standaryzowałyby kwestie informacji o połączeniach, ale także kwestii biletowych. To właśnie dostępność informacji sprawia, że możliwy jest postęp technologiczny. W kwestii informacji pasażerskiej Polska została zobowiązana przez Unię Europejską do stworzenia jednej bazy informacji o rozkładach. Zrobiła to zbierając linki do PDF-ów czy nawet linki do Facebooków przewoźników. W innych krajach wdrożono to znacznie lepiej. Otwarte dane w transporcie publicznym pozwalają twórcom różnych aplikacji tworzyć ciekawe, innowacyjne rozwiązania. Choć to rozwiązanie, wyobrażając sobie to, jak to dzisiaj w Polsce wygląda, może się wydawać odległe, to w Czechach wspólny rozkład dla autobusów funkcjonuje od 2000 roku, a nowelizacja z 2010 roku objęła także miejski transport autobusowy oraz transport kolejowy, co oznacza, że mamy cały rozkład na kraj. Nie inaczej jest na Słowacji. W taki uporządkowany sposób można też udostępniać dane o biletach, nie tylko o rozkładach. Szwecja stała się niedawno pierwszym krajem w Europie, który wykorzystał internetowy standard OSDM, który pozwala na stworzenie krajowego systemu sprzedaży biletów. Dzięki temu różni sprzedawcy mogą pośredniczyć w sprzedaży biletów dla 50 przewoźników kolejowych i autobusowych, a każdy pasażer może sobie wybrać taką aplikację, jaką lubi. Cyfryzacja transportu publicznego nie polega na stworzeniu tysiąca aplikacji dla każdej gminy i zamawianiu setek kosztownych systemów. Rolą sektora publicznego jest zapewnienie solidnej podstawy dla systemów w postaci baz danych o taryfach i rozkładach. Oczywiście wszystkie rozwiązania technologiczne i biletowe będą funkcjonowały lepiej, jeśli będziemy mieć zintegrowane systemy transportowe, takie jakie znamy z Czech integrowane doprawne systemy, czy z Niemiec w okreswe także w Austrii czy Szwajcarii przyjęto ten model. Ale jeśli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym nie pojawią się jutro, jeśli nie będziemy się w stanie dogadać w kwestii tych zintegrowanych systemów transportowych, no to warto chociaż wprowadzić pewne standardy digitalizacji informacji pasażerskiej i uprościć system sprzedaży biletów do takiego, żeby to nie pasażer musiał się zastanawiać nad rodzajami taryf, tylko robiła tę te technologię. Wdrożenie każdego rozwiązania technologicznego będzie jednak znacznie tańsze i znacznie bardziej efektywne, jeśli będziemy mieli dobrze Uporządkowaną kwestię organizacji transportu zbiorowego i od tego tematu nie uciekniemy. Technologie cyfrowe sprawiają, że dzięki rozwiązaniom takim jak Fertig transport publiczny może stawać się atrakcyjną opcją w podróżach, realną konkurencją dla samochodów. W wdrażaniu technologii ważna jest właśnie ta otwartość. Firmy technologiczne często uzależniają sektor publiczny od siebie, blokując konkurencję i innowacje. W polskim transporcie publicznym wielu jest dostawców rozwiązań RODEM z lat 90., które są na rynku tylko dlatego, że trudno byłoby z nich zrezygnować. By możliwe były prawdziwe innowacje, na tym rynku musi panować konkurencja, a dane muszą być otwarte. Właśnie stąd konieczność tej współpracy i udostępniania danych. Warto tutaj chociażby pochwalić ostatnią współpracę PKP Intercity z komercyjnymi dostawcami, która doprowadziła do skokowego wzrostu liczby biletów sprzedawanych kanałami mobilnymi. Cyfryzacja transportu postępuje, a Ministerstwo Infrastruktury rozważa wprowadzenie ogólnopolskiego biletu zintegrowanego. Zanim to się jednak stanie na poziomie centralnym, warto już dziś zastanowić się nad tym, co może zmienić się w naszym regionie. Jak opowiadałem we wcześniejszych częściach filmów, możliwości dziś są duże, dlatego warto rozmawiać o tym, jak skorzystać z technologii XXI wieku w naszych miastach. Wymiana taboru czy inwestycje w infrastrukturę są kosztowne i zajmują dużo czasu, ale uproszczenie procesu kupowania biletów to spore korzyści dla pasażerów, możliwe do osiągnięcia w krótkim czasie. Dajcie znać w komentarzu, co powinno się zmienić w systemie taryfowym w Waszej okolicy. A jeśli zainteresowała Was ta tematyka i chcecie więcej posłuchać o różnych pomysłach na to, jak można zmieniać Polskę, subskrybujcie mój kanał, gdzie prowadzę rozmowy z ciekawymi gośćmi i sam opowiadam o różnych aspektach, szczególnie związanych z urbanistyką, transportem i zarządzaniem.